Hej, czy mnie słyszysz? Okej, 90 stopni w lewo. Stop. 5 metrów prosto. Stop. Jesteś na miejscu. System zabezpieczony. Obiekt wylądował. Witaj w naszym Centrum Nauki i Techniki EC1. Mimo iż jestem osobą niedosłyszącą, potrafię się wsłuchać w potrzeby naszych odwiedzających. Pozwól, że pokażę Ci, co mamy na wyposażeniu. To unikalne miejsce na mapie Polski. Znajduje się w zrewitalizowanej ze środków europejskich elektrowni łódzkiej. Centrum nie tylko potrafi elektryzować odwiedzających, ale jest przykładem na to, jak Unia Europejska wspiera inwestycje z obszaru kultury. Ale energia to nie wszystko. Odkryjesz tu niezbadane światy i posłuchasz pokazów muzycznych w planetarium, a 8000 metrów kwadratowych Centrum Nauki i Techniki zresztą. Zobacz sam! Mamy 3 wystawy stałe. Jest to ścieżka przetwarzania energii, ścieżka rozwoju wiedzy i cywilizacji oraz ścieżka mikro-makro. Posiadamy również wystawę tymczasową, na której obecnie się znajdujemy. Jest to wystawa dotycząca pyłków roślin. Największym powodzeniem cieszy się oczywiście ścieżka rozwoju wiedzy i cywilizacji, ponieważ jest tam wiele eksponatów, które dotyczą dziedziny fizyki i które się cieszą największą popularnością wśród najmłodszych. Centrum Nauki i Techniki EC1 ze względu na swój unikatowy, historyczny charakter również przyciąga tutaj turystów z Polski i z całego świata. Energia, nauka, planety, po prostu kosmos. Ale takie miejsce jak EC1 nie mogłoby powstać bez wsparcia i funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej. Dzięki nim taki obiekt wylądował właśnie w Łodzi. Tak, już idę. Do zobaczenia.